Jeśli czytaliście Samolubny gen Richarda Dawkinsa, to prawdopodobnie pamiętacie, dlaczego zające powinny być szybsze od lisów. Sprawa jest bardzo prosta. W tym pojedynku biegowym zając walczy o życie, a ścigający go drapieżnik jedynie o obiad. Żaden obiad nie jest oczywiście wart więcej niż życie, dlatego zające poddane są silniejszej presji selekcyjnej. W toku ewolucji powinny one więcej niż lisy inwestować w szybkość, inaczej by wyginęły. Taki schemat ewolucji, zgodnie z którym ofiara znajdzie się pod większą presją niż drapieżnik i w związku z tym wytworzy silniejsze adaptacje w jakiejś dziedzinie, Dawkins i John Krebs nazwali zasadą życia obiadu. W bardziej ogólnej perspektywie zasadę tę można uznać za przykład tzw. ewolucyjnego wyścigu zbrojeń. To kolejna interesująca metafora, która zrobiła w biologii ogromną karierę. Może ona opisywać bardzo zawiłe interakcje występujące między różnymi gatunkami, a nawet pomiędzy osobnikami należącymi do tego samego gatunku. Richard Dawkins i John Krebs opublikowali swoją klasyczną pracę na temat ewolucyjnego wyścigu zbrojeń, w tym właśnie zasady życia obiadu, w 1979 roku. A więc jeszcze podczas zimnej wojny, w czasie której trwał zacięty wyścig zbrojeń między państwami NATO i krajami bloku wschodniego. Ciągle powstawały nowe generacje czołgów, rakiet, okrętów czy samolotów, a usprawnienia dokonane po jednej stronie żelaznej kurtyny prowokowały odpowiednie modyfikacje w sprzęcie czy taktyce stosowanych przez drugą stronę. Na przykład, gdy jednej ze stron udało się zbudować cichy okręt podwodny, to druga strona starała się stworzyć urządzenia pozwalające wykryć taki ultracichy okręt, co wywoływało konieczność zaprojektowania jeszcze bardziej wykiszonego okrętu, a po drugiej stronie stworzenie jeszcze lepszej technologii wykrywania takich okrętów podwodnych. Rywalizacja mogłaby w teorii trwać w nieskończoność, ale w realnym świecie prędzej czy później zawsze przygasa, bo koszty wynalezienia nowej technologii zaczynają w końcu przeważać nad zyskami wynikającymi z jej użycia. W konsekwencji albo dochodzi do sytuacji, gdy jedna ze stron zyskuje ostatecznie przewagę nad inną, tak jak w przypadku zasady życia obiadu, albo osiągana jest jakaś stabilna równowaga. Historia zimnowojennego wyścigu zbrojeń jest oczywiście sama w sobie interesująca, ale dla nas najważniejsze jest to, że podobny wyścig zbrojeń rozciągnięty w geologicznej skali czasu obserwujemy często między przedstawicielami dwóch splecionych z sobą linii ewolucyjnych, należących do drapieżników i ich ofiar, pasożytów i ich gospodarzy oraz roślinożerców i zjadanych przez nie roślin. Konsekwencją tego wyścigu zbrojeń jest powstawanie rozmaitych adaptacji u jednego gatunku, na przykład ostrych pazurów u drapieżników i kontradaptacji u drugiego gatunku, na przykład pancerza zapewniającego ofiarom bezpieczeństwo. Już Karol Darwin zdawał sobie sprawę z tego, że taki właśnie jest rodowód rozmaitych cech spotykanych u organizmów, między innymi tych cech, które służą za uzbrojenie. Sam Darwin żył jednak w czasach, w których metafora wyścigu zbrojeń nie była jeszcze zbyt popularna. Jednym z pierwszych uczonych, który posługiwał się tą metaforą, był brytyjski zoolog Hugh Cott. Cott w 1940 roku opublikował grubą książkę na temat kamuflaży stosowanych przez zwierzęta, a w tym czasie, czyli podczas II wojny światowej, doradzał sam również British Army w dziedzinie stosowania kamuflażu na polu walki. Nic więc dziwnego, że metafora wyścigu zbrojeń była mu bliska. Cott badał m.in. przejawy tzw. mimikry, czyli ewolucyjnego procesu upodabniania się osobników jednego gatunku do jakiegoś innego obiektu czy osobnika innego gatunku. W mimikrze chodzi o to, żeby wprowadzić kogoś w błąd, zasugerować drapieżnikowi, że ma do czynienia nie z łatwą do zdobycia ofiarą, ale z kimś innym, znacznie groźniejszym. Mimikra nie musi być, ściśle rzecz biorąc, związana z procesem wyścigu zbrojeń, zwłaszcza z takim, który miałby wiele etapów, ale w pewnych sytuacjach taki wyścig zbrojeń może ona napędzać. Istnieje wiele typów mimikry, o większości z nich nie będę dzisiaj mówił. Warto jednak wspomnieć o jednym z najbardziej klasycznych przykładów tego zjawiska, z jakim mamy do czynienia u niektórych gatunków motyli. Monarcha, zwany też Danaidem wędrownym, to duży gatunek motyla występujący w wielu miejscach na świecie. Jego samice składają jaja wyłącznie na liściach trojeści. Trojeście to z kolei grupa roślin produkujących toksyczne dla wielu organizmów związki. W
ten sposób zabezpieczają się one przed większością roślinożerców. Larwy monarchy żywią się jednak tymi liśćmi, ponieważ w gatunku tym wyewoluowały mechanizmy pozwalające na neutralizację toksyn trojeści oraz gromadzenie ich w ciele. Ten gatunek motyla wygrał więc swój wyścig zbrojeń z tą grupą roślin. Choć tak naprawdę jego relacje z trojeściami są bardziej skomplikowane, bo dorosły monarcha żywi się m.in. nektarem różnych gatunków trojeści, w efekcie pokrywa się też pyłkami tych roślin i pomaga je zapylać, ale jego wkład w ich rozmnażanie się jest mocno ograniczony. Głównym zapylaczem trojeści są inne owady. Wróćmy jednak do zjawiska mimikry. Monarcha, który w fazie larwalnej naje się toksyn, w dorosłości nie stanowi zbyt apetycznej potrawy dla polujących na motyle ptaków. Majestatyczne pomarańczowe skrzydła, poprzecinane czarnymi liniami, jakie charakteryzują monarchę, są więc dla drapieżników bardzo czytelnym sygnałem, że tego stworzenia lepiej nie ruszać. Ptaki po prostu szybko się uczą w trakcie swojego życia, że zjedzenie takiego motyla kończy się poważną chorobą. Monarcha ponosi więc pewien koszt związany z koniecznością neutralizacji toksyn, a także koszt związany z ograniczeniem miejsc, w których może się rozmnażać, ale w zamian za to wszystko sam zyskuje coś bezcennego, czyli zwiększone bezpieczeństwo. Istnieje też inny gatunek motyla, zwany, żeby było zabawniej, wicekrólem, który wydaje się zwyczajnym uzurpatorem. Osobniki tego gatunku z wyglądu bardzo przypominają monarchów. Wprawdzie nie tykają się toksycznych trojeści, ale ptaki nie potrafią ich odróżnić od monarchów i z tego powodu także je zostawiają w spokoju. Mimo że w rzeczywistości wicekról prawdopodobnie byłby znakomitą przekąską. Mimikra, polegająca właśnie na upodobnieniu się w toku ewolucji wicekróla do monarchy, była dla wicekróla szalenie opłacalną inwestycją. Żeby zapewnić sobie spokój ze strony drapieżników, wystarczyło pokryć wyłącznie koszty związane ze zmianą wyglądu. Monarcha za swoje bezpieczeństwo płaci pełną cenę. Wicekról ma dużą zniżkę albo wręcz jedzie na podrobionym bilecie. Mimikra jest zatem przykładem dobrze nam już znanej ewolucji konwergentnej. Dwa gatunki posiadają podobne cechy, w tym przypadku wygląd, nie dlatego, że mają wspólne genetyczne podłoże, czyli odziedziczyły te cechy po wspólnym przodku, ale dlatego, że żyją w podobnych warunkach ekologicznych i czyhają na nie podobne wyzwania adaptacyjne. W przypadku monarchy i wicekróla korzyści z mimikry, przynajmniej zgodnie z tym, o czym mówiłem do tej pory, czerpie tylko ten ostatni gatunek, czyli gatunek naśladujący. Monarchę z kolei możemy nazwać gatunkiem modelowym. Taki rodzaj mimikry, w którym tylko naśladujący gatunek odnosi korzyści, określa się mianem mimikry Batesa. Może jednak dojść do sytuacji, gdy dwa gatunki niejadalne upodobniają się do siebie, by niejako wzmocnić sygnał przekazywany drapieżnikom. To tak zwana mimikra Millera. Oba gatunki czerpią wówczas korzyści z takiego upodabniania się, ponieważ jeśli drapieżnik będzie mylił z sobą dwa niejadalne gatunki, to tym bardziej będzie unikał atakowania przedstawicieli któregokolwiek z nich. Właściwie niektórzy badacze twierdzą, że mimikra wicekróla i monarchy ma właśnie raczej taki millerowski charakter, a nie typowo batesowski. Pewne badania wskazują na to, że wicekról także gromadzi kilka niebezpiecznych dla drapieżników związków, choć innych niż monarcha, wobec czego sam z siebie też odstrasza drapieżniki, na czym korzystać miałby również monarcha. Rozstrzygnięcie, z jakim rodzajem mimikry mamy tu do czynienia, nie jest jednak z perspektywy tego odcinka dla nas tak bardzo istotne. Z ciekawszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy mimikra jest dla gatunku naśladującego korzystna, a dla gatunku modelowego bardzo kosztowna. Gdyby wicekról i monarcha odżywiali się dokładnie tymi samymi roślinami, czyli gdyby rywalizowali o zasoby, to dla monarchy nie byłoby wcale korzystne posiadać gatunek naśladujący. Monarchom mogłoby się wówczas opłacać zmiana ubarwienia, która spowodowałaby, że wicekról razem ze swoją mimikrą zostałby na lodzie albo byłby zmuszony także ewoluować, co mogłoby zapoczątkować nawet wyścig zbrojeń między tymi gatunkami. W rzeczywistości jednak monarcha i wicekról za bardzo nie wchodzą sobie w drogę, a w efekcie monarchom zmiana ubarwienia nie opłaca się zbyt bardzo, nawet jeśli ta mimikra ma charakter batesowski, a nie millerowski. Zmiana ubarwienia w takiej sytuacji nie jest zresztą czymś łatwym. Jeśli pojawią się osobniki, które za sprawą jakiejś mutacji genetycznej wymałmują się z dominującej kolorystyki, to będą one w końcu bardziej narażone na ataki drapieżników niż reszta populacji, posiadająca skrzydła o typowych barwach.
Ptaki dopiero po pewnym czasie mogłyby się nauczyć, że wśród tych niejadalnych motyli zapanowała jakaś dziwaczna moda na nową barwę skrzydeł. Trudno więc powiedzieć, czy taka nowa moda i jej pionierzy mieliby szansę utrzymać się w środowisku na dłużej. Mimikra występuje nie tylko u owadów. U ptaków ma często charakter wokalny. Różne gatunki naśladują odgłosy wydawane przez inne gatunki, na przykład żeby odstraszyć konkurencję czy zniechęcić drapieżnika. Ale z jeszcze ciekawszym rodzajem mimikry mamy do czynienia u pasożytów lęgowych z rodziny kukułkowatych. Jak wiadomo, część gatunków kukułek nie wysiaduje własnych jaj, tylko podrzuca je do gniazd innych ptaków. Niektóre populacje mają swoich ulubionych gospodarzy, do których w procesie mimikry upodobniły nawet swoje jaja. Wszystko po to, by gospodarzowi trudniej było poznać, że ma do czynienia z podrzutkiem. Oszukany gospodarz może nie tylko wysiedzieć obce jajo, ale także może marnować swoje cenne zasoby na to, by wykarmić i odchować kukułcze piskle, które z takiego jaja się wykluje. Mało tego, czasem, gdy kukułki podrzucają swoje jaja do obcego gniazda, jednocześnie pozbywają się z gniazda gospodarza jego jaja. Robią to oczywiście po to, żeby więcej zasobów przypadło ich potomstwu. To jeszcze bardziej zwiększa koszty ponoszone przez gospodarza. Niekiedy to nie dorosłe kukułki wytaczają jaja z gniazda, ale ciężar ten, dosłownie ciężar, biorą na siebie pisklęta kukułek, które wyklują się szybciej niż prawdziwe potomstwo gospodarza. Wytoczenie z gniazda jaja to dla pisklęcia wyczerpujące zadanie, ale widocznie jest ono bardzo opłacalne. Co więcej, czasem z gniazda wyrzucane są nie jaja, ale już wyklute pisklęta. System rozrodczy kukułek doprowadził zatem do powstania potężnych presji selekcyjnych u gatunków gospodarzy. W efekcie wiele gatunków ptaków, na których kukułki pasożytują, stworzyło rozmaite kontradaptacje, czyli doszło do klasycznego wyścigu zbrojeń. Jaki arsenał środków stosowany jest przez obie strony? Po pierwsze, ptaki mogą mobbować dorosłe kukułki, czyli widząc innego osobnika, rzucają się na niego w grupie po to, żeby go przegonić. Po drugie, mogą wyspecjalizować się w rozpoznawaniu podrzuconych jaj albo piskląt kukułek i wyrzucać je z gniazda. Mogą nawet opuszczać skażone przez kukułki gniazda, by założyć nowe w innym miejscu i po raz kolejny złożyć jaja. Kukułki z kolei upodabniają swoje jaja do jaj gospodarzy. Nauczyły się też składać jaja bardzo szybko. Muszą przecież wykorzystać moment, gdy gospodarza nie ma w pobliżu. A nawet produkują potomstwo, które przypomina potomstwo gospodarza. Niektóre gatunki kukułek radzą sobie nawet z ryzykiem mobbingu. Upodabniają się pod pewnymi cechami do jastrzębi. Ich pióra mają podobne wzory w kratkę. Dla małych ptaków jastrzębie są bardzo niebezpieczne. Powstrzymują się więc one przed mobbowaniem kukułek udających jastrzębie, choć w rzeczywistości mogłyby je łatwo przegonić. O tym, że w przypadku kukułek i atakowanych przez nie ptaków faktycznie mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń, przekonuje m.in. eksperyment opisany w 2005 roku w czasopiśmie Behavioral Ecology przez Naomi Langmore z Australian National University i współpracowników. Badacze podrzucali do gniazd rozmaitych gatunków ptaków, zarówno takich, na których kukułki pasożytują, jak i takich, na których nie pasożytują, sztuczne jaja, które jednak nie przypominały jaj gospodarzy. Autorzy eksperymentu chcieli się przekonać, czy jakiekolwiek czynniki ekologiczne albo związane z historią życia danego gatunku, czyli na przykład to, jak długo trwał jego sezon rozrodczy, albo czy jest to gatunek migrujący, czy nie, mogą wpływać na to, jak często podrzucane jaja będą eliminowane z gniazda. Okazało się jednak, że znaczenie ma przede wszystkim to, czy dany gatunek jest w naturalnych warunkach atakowany przez pasożyty lęgowe. Te gatunki, na których kukułki pasożytują, najczęściej eliminowały podrzucone jajo. Te, które nie miały styczności z kukułkami, najczęściej zostawiały jaja w gnieździe. Wygląda więc na to, że niezależnie od warunków środowiskowych, obecność pasożytów lęgowych wiąże się dla atakowanych przez nie gatunków z bardzo wysokimi kosztami, które doprowadzają do powstawania kontradaptacji. Podobny rodzaj pasożytnictwa występuje także u owadów. U nich również prowadzi on do wyścigu zbrojeń. Mrówki z gatunku Temnothorax americanus mają dość niezwykły cykl życiowy. Rozpoczyna się on atakiem młodej, zapłodnionej królowej na gniazdo innego gatunku mrówek. Królowa zabija lub przepędza obecną na miejscu królową i wszystkie dorosłe robotnice, ale pozostawia złożone jaja,
ponieważ z nich wykluje się pierwsze pokolenie jej niewolników, którzy zostaną chemicznie zmanipulowani i będą opiekować się samą królową oraz jej potomstwem. Potomstwo królowej niewolników specjalizuje się za to w organizacji wypraw do pobliskich mrowisk, których celem jest kradzież poczwarek obcych gatunków, najczęściej więcej niż jednego gatunku. Z tych wykradzionych poczwarek wyrosną w przyszłości kolejni niewolnicy. Zniewalane gatunki bronią się na kilka sposobów. Wyewoluowały u nich m.in. cechy fizyczne, które ułatwiają prowadzenie walki. Potrafią też rozpoznawać osobniki z pasożytniejszego gatunku i stają się agresywne, a czasem po prostu ewakuują się z atakowanego gniazda i zakładają nowe. Niewolnicy z kolei mogą się buntować. Zdarza się, że zabijają część potomstwa swojej ciemiężycielki. Niewolnicy sami nie mogą się rozmnażać, bo należą do sterylnej kasty, więc taki bunt nie służy im samym właściwie do niczego. Korzystają na nim jednak ich krewniacy z pobliskich mrowisk, ponieważ wolniejszy przyrost kolonii gatunku ciemiężycielek zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich mrowisk, które są przez ten gatunek atakowane. Do wyścigu zbrojeń może dojść także pomiędzy osobnikami jakiegoś gatunku a atakującymi go wirusami. Na przykład jedną z najpoważniejszych dla pszczół chorób wywołuje tzw. izraelski wirus ostrego paraliżu, który ma bardzo ciekawy mechanizm rozprzestrzeniania się, niedawno opisany w czasopiśmie PNAS przez Amy Jeffrey i współpracowników. Gdy u jakiegoś osobnika dojdzie do zakażenia tym wirusem, inne osobniki potrafią to wyczuć i rozpoczynają akcję izolacyjną. Starają się ograniczać swoje kontakty z nosicielem, w tym m.in. dostarczaniem pokarmu. W efekcie głodny nosiciel wirusa zaczyna szukać towarzystwa i jedzenia. Porusza się po kolonii, zakażając jakąś część osobników, a potem wyrusza na łąkę. Gdy opuści swój ul, może trafić do innej kolonii i dalej roznosić zarazę. Najpierw musi jednak przedostać się przez strażników, którzy są bardzo wyczuleni na osobniki pochodzące z obcego roju. Nosicielom wirusa udaje się to jednak znacznie częściej i łatwiej niż zdrowym osobnikom, ponieważ stosują specjalną strategię, będącą mieszaniną uległości i korupcji. Zostawiają strażnikom w podarunku trochę nektaru. W efekcie zostają wpuszczeni do środka, a wirus może zainfekować w ten sposób kolejną kolonię. Choroba wywołana przez wirusa może w krótkim czasie wybić całą kolonię. Różne etapy tego mechanizmu rozchodzenia się zarazy najprawdopodobniej wyewoluowały w ramach wyścigu zbrojeń między wirusem a pszczołami. Oczywiście pszczoły nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Cały nasz adaptacyjny układ odpornościowy, będący prawdziwym cudem ewolucji, jest wynikiem oraz świadectwem długiego wyścigu zbrojeń, jaki nasi przodkowie prowadzili z rozmaitymi patogenami. One też muszą zresztą ewoluować, ponieważ poddawane są tak silnej presji ze strony naszego układu odpornościowego, wspomaganego zresztą osiągnięciami medycyny, dzięki czemu ciągle pojawiają się jakieś nowe choroby. Wyścig zbrojeń prowadzi więc do sytuacji, w której linie ewolucyjne muszą ewoluować nie tylko po to, żeby osiągnąć jakąś przewagę, ale nawet po to, żeby nie pozostać w tyle. Amerykański biolog Lane von Wallen określił to zjawisko mianem efektu lub hipotezy czerwonej królowej. W książce Po drugiej stronie lustra, czyli w kontynuacji Alicji w Krainie Czarów, Alicja trafia do krainy, w której rządzi czerwona królowa, szachowa bierka o nietypowym jak na szachy kolorze. Jednym z dziwnych panujących w tej krainie zwyczajów był bieg, w którym dosłownie wszystko dookoła brało udział. Ponieważ wszyscy poruszali się z tą samą prędkością, nie zmieniali położenia względem siebie. W normalnym świecie, jeśli biegniesz, możesz gdzieś łatwiej dotrzeć. W świecie Czerwonej Królowej musisz biec tylko po to, by pozostać w miejscu. Jeśli chcesz dotrzeć gdzieś dalej, musisz biec szybciej niż wszyscy pozostali. Efekt Czerwonej Królowej może być konsekwencją długotrwałego wyścigu zbrojeń. Tłumaczy on m.in., dlaczego drapieżniki, mimo tysięcy pokoleń ewolucji, zasadniczo nie łapią więcej ofiar niż ich przodkowie. Ofiary przecież również ewoluują. Gdybyśmy jednak wzięli współczesnego drapieżnika i przenieśli go w odległą przeszłość, to moglibyśmy się spodziewać, że miałby on bardzo łatwe zadanie. Z kolei drapieżnik z przeszłości mógłby paść z głodu, gdyby chciał się uganiać za przedstawicielami współczesnych gatunków, na które polują zwierzęta pochodzące z jego linii ewolucyjnej. Choćby dlatego, że w ewolucyjnej historii z czasem rosły u zwierząt mózgi. Prawdopodobnie miało to jakiś związek z wyścigiem zbrojeń i Czerwoną Królową.
Za pomocą tego zjawiska tłumaczy się też kilka innych zjawisk, m.in. ewolucję płci w odpowiedzi na wyzwania, jakim są patogeny. Temu zagadnieniu poświęcona jest zresztą znakomita książka Mattarelleya, zatytułowana właśnie Czerwona Królowa. Jak wspomniałem na początku, wyścig zbrojeń może zachodzić również wewnątrz gatunku. Może on być na przykład powiązany z tak zwanym konfliktem rodzice-potomstwo, po raz pierwszy opisanym przez Roberta Triversa w 1974 roku. Ten może trochę zaskakujący konflikt bierze się stąd, że dla każdego dziecka byłoby lepiej, gdyby to ono było faworyzowane przez rodziców, gdy ich działa prowizjacja. Jednak rodzice zwiększą swoje dostosowanie, gdy równomiernie rozłożą zasoby między wszystkie swoje dzieci. W pewnych sytuacjach może im się nawet opłacać porzucenie swoich dzieci, zwłaszcza jeśli mogą łatwo postarać się o kolejne. Zgodnie z teorią, konflikt rodzice-potomstwo może na przykład prowadzić do ewolucji oszukańczych sygnałów u dzieci. Będą się one przesadnie domagały specjalnego traktowania, mimo że w rzeczywistości nie odczuwają wcale jakiejś specjalnej potrzeby. Co ciekawe, bardzo zawiły przypadek wyścigu zbrojeń pomiędzy rodzicami i potomstwem został dobrze udokumentowany na przykład u pewnej rośliny, rzodkiewnika pospolitego. Konflikt dotyczy alokacji zasobów zgromadzonych w nasionach, ponieważ nasiona składają się z trzech tkanek, zarodka, bielma i łupiny, które różnią się od siebie pod kątem genetycznym. Zauważono w nich szybką ewolucję tych genów, które odpowiadają za alokację zasobów. Jeszcze inny wyścig zbrojeń występuje w grupach, w których pojawiają się pasażerowie na gapę, czyli osobniki, które nie ponoszą kosztów życia w grupie, na przykład związanych z koniecznością stania na straży i sygnalizacji zagrożenia, a jedynie czerpią korzyści, na przykład wynikające z faktu, że ktoś inny je ostrzeże przed niebezpieczeństwem. Prowadzi to do powstawania kontradaptacji, na przykład ułatwiających identyfikację oszustów, a czasem także do powstawania strategii ich karania. Takie kary często wymagają specjalnego wysiłku ze strony osobników oszukiwanych, a więc są kosztem, jednak takim, który być może warto ponieść, ponieważ służy on eliminacji oszustów. Ten wewnątrzgatunkowy wyścig zbrojeń jednak zasługuje na osobne omówienie przy jakiejś innej okazji. Jednak w kolejnym, 10. odcinku z tej serii, zresztą ostatnim zgodnie z naszymi aktualnymi planami, opowiem o jeszcze innym zjawisku, któremu warto przyjrzeć się z perspektywy bezwzględnego księgowego, mianowicie o zachowaniach homoseksualnych u zwierząt. Do usłyszenia.